Jadę drogą krajową numer 94 przez Dąbrowę Górniczą w kierunku Sławkowa. Przede mną skrzyżowanie z ulicą Zakawie. I tutaj na tym skrzyżowaniu, przed tym skrzyżowaniem, zwróćcie uwagę, mamy tablicę z objazdem. Tutaj mamy akurat oznaczenie objazdu do ulicy Chrubieszowskiej, który z tego miejsca prowadzi w prawo, oczywiście do Chrubieszowskiej w Sławkowie. Natomiast ja nie pojadę tutaj objazdem, natomiast generalnie my tym objazdem przyjedziemy z powrotem. Bowiem za chwilkę, już za skrzyżowaniem z ulicą Zakawie, tutaj za chwilę nam się pokażą tablice z objazdem do ulicy Kolejowej. Czy jeszcze na terenie Dąbrowy jakiś znak z objazdem jest? Być może, że takowy pojawi nam się dopiero na terenie Sławkowa przed skrzyżowaniem z sygnalizacją z ulicą Wrocławską. Jestem już w Sławkowie, w rejonie wiaduktu. Już mamy tablicę objazd do ulicy Kolejowej w prawo. Tutaj po lewej stronie. Za chwileczkę mamy powtórzenie tej tablicy już po stronie prawej. Czyli na skrzyżowaniu z sygnalizacją jadę w prawo. Natomiast jak już wspomniałem, dojedziemy teraz do ulicy Kolejowej, a w zasadzie do dworca, jeżeli da się dojechać. I objazd do Kolejowej w prawo. Powiem szczerze, nie wiem, czy ten odcinek to już jest ulica Kolejowa. Ja teraz oczywiście pojadę w lewo. To jeszcze była ulica Wrocławska. Również pojadę według oznakowania w lewo. I właśnie przed nami za kilkadziesiąt metrów przejazd kolejowy, przejazd, który jest przyczyną owego objazdu przez ulicę, przez Dąbrowę Górniczą. Czyli ja tutaj mam możliwość tylko jazdy według oznaczenia w lewo. Zwróćmy uwagę, zamknięty przejazd kolejowy. Przejazd obecnie jest w remoncie. Pozostaje więc pytanie, jak się przedostać na drugą stronę, właśnie na ulicę Chrubieszowską. A no teraz sobie do tej ulicy Chrubieszowskiej, czyli na drugą stronę przejazdu kolejowego, pojedziemy. I właśnie jadę od dworca PKP w Sławkowie. Jadę w kierunku właśnie zamkniętego przejazdu i chciałbym się przedostać na jego drugą stronę. Jestem nie tutejszy, nie znam żadnych tutaj knifów, w jaki sposób tam się przedostać. Mamy objazd do ulicy Chrubieszowskiej 94, czyli tak jak przyjechałem. Objazd do ulicy Chrubieszowskiej dla pojazdów poniżej 2,5 tony. Czyli mam zawrócić. Okej. Czyli jadę z powrotem tak naprawdę do dworca. Bowiem jadę pojazdem, który ma mniejszy tonaż aniżeli 2,5 tony. Gdybym jechał pojazdem większym,
o większym tonażu. Niedoprecyzowane tam jest, czy chodzi o masę rzeczywistą, czy masę dopuszczalną. Ale ciężarówki muszą jechać właśnie przez 9-4. Powiem Wam, że generalnie objazd jest poprowadzony bardzo ciekawiej. Tu jest trochę schowany za krzakami, ale mamy jechać w lewo. Powiem, przez ciekawe tak naprawdę tereny miasta Sławkowa się przejedziemy, między innymi przez Miedawę, przez Dębową Górę. Tereny bardzo ciekawe koło Euroterminala. Znowu widzę jakąś tablicę, która znowu jest schowana z daleka, nadjeżdżając tak, pola poniżej 2,5 tony, jedziemy w prawo. Tutaj pięknie tablica widoczna, czyli nie powinno to nikomu sprawiać większych kłopotów, większych problemów. W prawo, nie wiem, czy to już tu. Wychodzi na to, że tu. Czy to na pewno pędy w zamyśle stawiających znak był ten objazd? No ale okazuje się, że tak, że ten zamysł był właśnie w tą uliczkę nas tutaj wprowadzić. No i będziemy skręcać w prawo. Zobaczcie, jak tutaj wąsko, a my skręcamy sobie teraz w prawo. Jesteśmy na ulicy Krakowskiej. Tutaj już droga normalnej szerokości. Dalej sobie będziemy szukać drogowskazu. Ja przypominam, że jeżeli tego drogowskazu, tej tablicy gdzieś nie mamy, to przyjmujemy, że tak naprawdę jedziemy prosto, jeżeli gdzieś byłoby po drodze skrzyżowanie. Przejazd kolejowy, przejazd chyba był chwilę zamknięty, bo zwróćcie uwagę, jak dużo pojazdów. Oczywiście przypominam o szczególnej ostrożności w rejonie przejazdu. Nawet poczekajmy, aż oni przejadą. I dopiero sobie wjedziemy za rogatki. A zwróćcie uwagę, że tutaj ten przejazd, że przejeżdżamy przez te tory sobie troszeczkę skacząc, że tak to nazwę. Źle, dziewczynko, złą stroną drogi się poruszasz. W lewo mieliśmy. Jedziemy w lewo. Natomiast jeszcze wrócę do tego przejazdu. Tam tory są wyprofilowane do skrętu, dlatego też przejazd technicznie dość trudny do przejazdu. Teraz po takim skosie w lewo będziemy jechać. Natomiast jeżeli kogoś zaciekawiło, dlaczego objazd jest dla pojazdów do 2,5 tony, zwróćcie uwagę, że tutaj na każdej z tych uliczek tak naprawdę mamy ograniczenie do 2,5 tony rzeczywistej masy całkowitej.
W ten sposób mamy w tej chwili odpowiedź na pytanie, które postawiłem na początku, wyjeżdżając spod dworca w Sławkowie, twierdząc, że nie mamy doprecyzowanego, o jaką tą masę całkowitą chodzi, czy masę dopuszczalną, czy masę rzeczywistą, to już jadąc w pewien sposób tą odpowiedź dostajemy. Kolejny przejazd ze stopem. Tutaj to praktycznie jedziemy, można powiedzieć, środkiem lasu. Drogę niby mamy twardą, ale znowu jedziemy drogą bardzo wąską. To już jest chyba Miedawa. No i w zasadzie droga twarda, można powiedzieć, że nam się tutaj w okolicy Tartaku kończy. Ona teoretycznie może i twarda jest. Przydałby się tutaj remont, bardzo by się przydał. No i trudno się będzie tutaj teraz wyminąć. O, przepuści mnie, dziękuję. Ja się dzięki temu tutaj mogę bardziej w trawę zjechać. A jak widać, da się tutaj wymienić. Zwróćcie uwagę, że dwa autobusy się tutaj wyminęły. A tutaj autobus normalnie jeździ. Co prawda minibusik, ale jeździ normalny, regularny, kursowy autobus, jak widać. Teraz już faktycznie wjechaliśmy w las. Tutaj ciężko powiedzieć, że mamy do czynienia z drogą twardą. To jest jak nic droga żutrowa. Znowu wjeżdżamy na takie płyty. Po lewej stronie, jakby to kogoś interesowało, to jedziemy właśnie przy euroterminalu. I kolejny przejazd kolejowy na trasie objazdu. Stop. Oczywiście nieszanowany przez pojazdy przede mną, w tym również przez pojazd komunikacji miejskiej. Nieładnie kierujący autobusem się zachowuje, nie zatrzymując się na stopie. Jak on przewozi ludzi. Natomiast chwilę temu wspominałem, że tak naprawdę ta droga przydałby się tutaj remont. Zwróćcie uwagę, jedzie nas tutaj, jadę jako trzeci, za mną jest jeszcze jeden pojazd. Zobaczcie, jaka chmura kurzu wytwarza się przez ten nasz przejazd. Myślę,
że tutaj właśnie takie sytuacje, jak chociażby obecny remont przejazdu kolejowego koło dworca w Sławkowie, powinien tak naprawdę władzom powiatu, władzom miasta Sławkowa dać do myślenia, że tutaj warto o tym pomyśleć, aby Miedawę z Dębową Górą połączyć. Niech to normalną drogą, niech to będzie wąska droga, takie wąziutkie jak tam były, ale niech to będzie normalna, twarda droga, droga asfaltowa, nie żadna tam układana z płyt, czy kiedyś, że tam asfalt był, tylko niech to będzie po prostu normalna droga. No, a my właśnie teraz na takiej normalnej drodze wreszcie jesteśmy. Jeżeli się nie mylę, to jest właśnie chyba owa Dębowa Góra. To już droga, jak widać, o normalnej szerokości. Poruszają się ciężarówki, pewnie jest dużo ciężarówek, bowiem one dojeżdżają tutaj właśnie do sławkowskiego euroterminala. Dlatego też ten objazd dla pojazdów do 2,5 tony i wyższy, i cięższych jest na różne miejsca rozstawiony, bo chyba nikt sobie nie jest w stanie wyobrazić ciężarówki przejeżdżające przez te wąskie uliczki na Miedawie. A przed nami za chwilkę właśnie, przepraszam, skrzyżowanie z ulicą Hrubieszowską. Jestem ciekawy, jak tutaj jest generalnie koniec tego objazdu oznaczony. To jeszcze zakaz skrętu w prawo. Dotyczy pojazdów powyżej 2,5 tony. I właśnie dojechaliśmy do skrzyżowania, mamy koniec objazdu, natomiast zwróćcie uwagę na oznakowanie tutaj przed nami. Objazd do 94 w lewo. Objazd do drogi krajowej numer 94. I teraz jedziemy objazdem, który na początku pokazywałem jako objazd do ulicy Hrubieszowskiej od 94. Teraz jedziemy tym właśnie objazdem w przeciwnym kierunku, czyli jedziemy do drogi krajowej numer 94. Kolejny przejazd kolejowy przed nami, przejazd w ciągu ulicy Hrubieszowskiej, przejazd w mojej ocenie bardzo niebezpieczny, bowiem tutaj do tego przejazdu zjeżdżamy w dół, jadąc tak z jednej, jak i z drugiej strony. Tutaj fajnym rozwiązaniem, myślę, byłby wiadukt. Czekaj, dobrze jadę, ty, bo już teraz jechałem. Wyłączymy. A ja już jestem na ulicy Niwa. W dalszym ciągu jestem w Sławkowie. I przypominam, chcemy jechać objazdem do drogi krajowej numer 94. Powiem wam, że z tego, co już wiem, bo już tutaj kiedyś miałem okazję przejeżdżać, niestety wtedy nie miałem możliwości zrobić nagrania, na pewno są oznakowania jako objazd do ulicy kolejowej. Nie wiem, czy są oznakowane objazdy jako typowo do drogi krajowej numer 94. Jeżeli takich nie ma, to jest to, mówiąc w sposób bardzo delikatny, pewnego rodzaju niedociągnięcie organizatora ruchu w tym miejscu. Dlaczego? Ano,
dlatego, że przyjeżdża sobie taki kierowca pojazdu ciężarowego skądś. On z tego euroterminala w Sławkowie chce się wydostać właśnie na krajową 9-4, aby móc dalej z tymi towarami gdzieś jechać. Tutaj jestem w stanie, nie jestem w stanie minąć autobusu, jestem w stanie, bo autobus jedzie do Zatoki. Natomiast zasugerowałem się tym, że widziałem za autobusem przejście dla pieszych, więc gdyby autobus nie miał zatoczki, to w tym miejscu bym go nie omijał, mimo że oznakowanie mi tego nie zabraniało. Ale zbyt bliska odległość między przystankiem a przejściem. No i dojeżdżamy do skrzyżowania. I no właśnie, objazd mamy tylko jako oznaczony do ulicy Kolejowej. Nie mamy już pokazanego, zwróćcie uwagę, objazdu do 9-4. Czyli to, o czym przed chwileczką mówiłem, pewnego rodzaju niedociągnięcie. Natomiast powiem Wam, że wytyczenie tego objazdu spotkało się tak naprawdę ze złym przyjęciem w Dąbrowie Górniczej, bowiem teraz cały ciężki ruch ze Sławkowa jest puszczony przez chociażby ulicę Rodzinną. Mieszkańcy tych, czy to Strzemieszyckiej, czy to właśnie Rodzinnej, mimo że tutaj cały czas ten ruch ciężarówek był, bo wielu, jedziemy w lewo, bowiem wielu kierowców przyjeżdżających do euroterminala jedzie jednak właśnie przez Strzemieszycką oraz przez Rodzinną. Natomiast obecnie cały ruch w kierunku euroterminala, cały ciężki ruch jest puszczony tędy. Dotychczas, gdy przejazd w Sławkowie był czynny, tak naprawdę ten ruch się rozkładał. Część tych pojazdów ciężkich jeździła tutaj przez Strzemieszyce, część jeździła właśnie przez Sławków, przez ulicę Wrocławską. Myślę, że to wszystko było uzależnione od tego po prostu, w którą stronę dany kierowca później miał trasę. Zwróćcie uwagę, cały czas jest tylko objazd do ulicy Kolejowej. No i jako kierowca takiej ciężarówki, powiem szczerze, miałbym pewnego rodzaju dylemat o to, w jaki sposób tutaj się poruszać. No pewnie bym się trzymał tego objazdu do ulicy Kolejowej, ale no właśnie. No cóż, już jesteśmy właśnie na ulicy Rodzinnej w Dąbrowie. Już jesteśmy na terenie Dąbrowy Górniczej. I zobaczcie, no tutaj cały czas jest ten ruch ciężarówek. Może teraz, robiąc nagranie, jakoś bardzo ogromnego tego ruchu nie ma. No ale wierzmy mieszkańcom, że ten ruch tutaj jest mocno obecnie wzmożony. No i szukamy znowu, jak to tutaj ten objazd nas będzie prowadził. To jest bodaj ulica Rudna. A dojeżdżam do skrzyżowania ze Strzemieszycką.
do kolejowej. W prawo. Tak podejrzewałem. Tutaj znowu skrzyżowanie ze stopem. Skrzyżowanie ze stopem na wzniesieniu, tak więc... No i ulica Strzemieszycka. Odcinek lubiany przez kierowców, którzy lubią sobie przycisnąć nieco mocniej na gaz. Długa prosta. Droga kusi do tego, natomiast przypominam, że jesteśmy w terenie zabudowanym. Ulica Strzemieszycka to jest teren zabudowany. Tutaj możemy się poruszać z prędkością maksymalną do 50 km na godzinę. Nie żadne 70, nie żadne 90, a naprawdę tutaj są pojazdy, które no myślę, że dużo większe prędkości rozwijają, aniżeli te prędkości przepisowe. Jako że nie mieliśmy żadnego oznakowania, jedziemy prosto. Jakaś żółta tablica mi się rzuca w oczy. Objazd do kolejowej w lewo. Natomiast w mojej ocenie wraz z tym objazdem do kolejowej powinna być druga tabliczka pokazująca objazd do krajowej 9-4. Powiem teraz, przed nami skrzyżowanie z sygnalizacją, to jest właśnie skrzyżowanie 9-4, miejsce, gdzie zaczynałem to nagranie. Wobec czego ja już do kolejowej nie będę jechał, bo dojazd do kolejowej już Wam pokazałem. Ja jadę w lewo. Natomiast w mojej ocenie w tym momencie tak naprawdę powinno być właśnie ta druga tabliczka, objazd do 9-4, o której wspominałem przed chwilą, i powinno być koniec objazdu do DK94. Tak według mnie to się powinno odbywać. Brak tego objazdu na prowadzącego na 9-4 w mojej ocenie jest to swoisty absurd w oznakowaniu. Bo o ile gdzieś można by niedokładnie oznaczyć tam przejazd, powiedzmy, dla pojazdów poniżej 2,5 tony, tam przez Miedawę, przez Dębową Górę, to jest głównie objazd właśnie gdzieś tam dla kierowców lokalnych. To tutaj już mamy objazd dla kierowców, którzy przyjeżdżają często z daleka, którzy niekoniecznie muszą te drogi dobrze znać. I może to być, o czym już wspominałem, w pewien sposób mylące. Tyle.